Odmina i Otomin. Legenda kaszubska. Czyta Patrycja Kuklińska. W pobliżu Gdańska znajduje się piękne jezioro. Położone jest wśród lasów u podnóża góry zwanej Bursztynową. Przed wielu laty mieszkał tam samotny rycerz. Oprócz niego w niewielkim grodzie na półwyspie przebywało jedynie kilkoro osób niezbędnej służby. Nikt z okolicznych mieszkańców nie wiedział, dlaczego sławny rycerz pędzi taki samotny żywot. Przebąkiwano jedynie coś o niespełnionej miłości i bolesnej zdradzie. W każdym razie Otomin, bo takie imię nosił, bardzo lubił samotność. Przez cały rok nie opuszczał grodu. Wyjątek czynił tylko raz, kiedy to w Gdańsku odbywał się turniej rycerski. Poza tym całymi godzinami przesiadywał nad brzegiem jeziora i o czymś dumał. Może ciągle jeszcze wspominał dziewczynę, która go zdradziła. A może myślał o tajemniczej rusałce, zamieszkującej jezioro. Opowiadali o niej starzy ludzie. Podobno miała wielką moc. Zachwycała swą urodą i śpiewem, a potem wciągała w głębokie tony jeziora. Dlatego miejscowi omijali je z daleka. Otomin nie przejmował się tymi strachami. Może nawet czekał na wodną pannę. Pewnego dnia, gdy słońce chowało się za wierzchołki dębów i sosen, z głębi jeziora dostrzegł rycerza dźwięki tęsknej muzyki. Przenikały go na wskroś, poruszając zmysły, ducha i serce. Po chwili w wieczornej łunie ukazała się niezwykle piękna dziewczyna. Otomin stał jak urzeczony. Jesteś wytrwały i cierpliwy, dźwięcznym głosem przemówiła rusałka. Gdy przebrzmiały echa niezwykłego śpiewu, Otomin odzyskał pewność siebie. Nie był to, jak widzę, czas zmarnowany. Czy zechcesz mi zdradzić swe imię pani? Nazywam się Odmina, a ty jesteś Otomin, prawda? Skąd wiesz? Zdziwił się rycerz. Obserwuję cię od wielu miesięcy. Ty spoglądasz na jezioro, ja na ciebie. Wydajesz mi się uczciwy i wierny. Dlaczego ludzie się ciebie boją? Spytał Otomin. Ludzie są obłudni. Powinieneś coś o tym wiedzieć. Tacy szybko giną w mym jeziorze. Ale ty chyba jesteś inny. Nie musisz się mnie bać. Tak jak ja lubisz samotność. Rycerz i rusałka bardzo przypadli sobie do serca. Spotykali się co noc i rozmawiali do samego świtu. Odmina opowiadała o podwodnym świecie, Otomin o rycerskich przygodach. Każdego dnia niecierpliwie czekali na wieczór. Chociaż służba dostrzegała zmiany w zachowaniu księcia, myślano, że tajemnie spotyka się z jakąś panną. Nikomu nie przyszło do głowy, że widuje się z rusałką. Niezmącone szczęście tych dwoja trwało przez kilka miesięcy. W końcu nadszedł czas turnieju w Gdańsku. Rycerz otrzymał specjalne wezwanie od księcia. Musiał pożegnać Odminę, choć ciężko mu było zostawić ukochaną. Jakże ja tam wytrzymam tyle dni bez ciebie, smucił się rycerz. Jedź i wygraj. Zrób to dla mnie. Te kwiaty będą ci mnie przypominać. Mówiąc to, rusałka włożyła Otominowi na głowę wieniec z białych czerwieni. Dziękuję. Wrócę jak najszybciej. Tylko nikomu o mnie nie mów, prosiła. Gdybyś zdradził naszą tajemnicę, nie mogłabym już ukazywać się w ludzkim świecie. Obiecuję, że będę milczał, przyrzekł Otomin.
uskrzydlony miłością do Otominy, wygrał wszystkie konkurencje. Był najlepszy w jeździe konnej, w strzelaniu z łuku i w walce na kopie. Po raz pierwszy na gdańskim turnieju odniesiono potrójne zwycięstwo. Jak co roku, turniej kończyła wspaniała uczta. Podawano smakowite potrawy i wyśmienite trunki. Grała muzyka i roiło się od pięknych panien, a Otomina nic nie cieszyło. Wciąż myślał o swej ukochanej. Smutek zwycięzcy turnieju intrygował uczestników uczty. Najbardziej zawiedzione były panny, gdyż nie jedna z nich liczyła na względy Otomina. Była wśród nich Subisława, córka księcia gdańskiego. Próbowała rycerza wciągnąć do rozmowy. Dlaczego się smucisz? Przecież zwyciężyłeś. Cieszę się ze zwycięstwa, ale powinienem już wracać do swego domu, odparł Otomin. No cóż, cię tak ciągnie do domu. Czyżbyś zostawił tam jakąś niewiastę? Czy od niej masz te śliczne kwiaty? Rycerz się zarumienił, ale pamiętał, że nie wolno mu zdradzić tajemnicy. Nie wypytuj mnie, pani, bo nie mogę ci powiedzieć nic więcej. Cóż, dzielny rycerzu, może moja kuzynka skłoni cię do dalszych zwierzeń. W głosie Subisławy wyczuwało się ironię. W tym momencie na salę weszła Justyna. Serce zadrżało Otominowi, gdyż była to jego pierwsza miłość. Cóż to, Otominie, nie przywitasz się ze mną? Drwiąco rzekła Justyna. Pani, rzekł rycerz, uklękł i ucałował wyciągniętą ku niemu dłoń. Otomin właśnie odjeżdża, bo czeka na niego niewiasta, wtrąciła Subisława. Co ja słyszę? I ty zarzucasz mi zdradę? A czy sam nie ślubowałeś, że nie będziesz kochał żadnej ludzkiej istoty poza mną? I dotrzymałem słowa. A od kogo masz ten wieniec kwiatów? Czyż nie od twojej kochanki? Nie otrzymałem go od kobiety, lecz od rusałki. Na sali nagle zrobiło się cicho. Otomin zorientował się, że złamał słowo dane Odminie. Zerwał się na równe nogi, wybiegł z sali, wskoczył na konia i co tchu pognał nad jezioro. Było puste i ciche. Nie pomagały wołania, płacze i prośby rycerza. Odminy nie było. Dopiero tuż przed świtem posłyszał cichy szept. Chodź do mnie. Nie zastanawiał się ani chwili. Skoczył do jeziora i od tej pory nikt go już więcej nie widział. Jedyną pamiątką po wyjątkowym rycerzu jest jezioro, które do dziś nazywa się Otomińskim.